Jerzy urodził się 13 kwietnia 1871 roku w wielodzietnej rodzinie litewskiej. Oboje rodzice umarli, gdy był małym dzieckiem. Był wychowywany przez swojego starszego brata Jana, niezwykle surowego i wymagającego człowieka. Pomimo kłopotów zdrowotnych i materialnych, uczył się dobrze dzięki swojej niezwykłej pilności i pracowitości. W latach szkolnych ciężko zachorował na gruźlicę kości. Musiał posługiwać się kulami. Choroba ta gnębiła go do końca życia. Już w gimnazjum pragnął zostać kapłanem. Jednakże dopiero w roku 1891, jako 20-letni młodzieniec, wstąpił do seminarium duchownego w Kielcach. Zapamiętano go jako kleryka pełnego spokoju, wewnętrznej równowagi, otwartego i pracowitego. Gdy władze carskie zamknęły seminarium, kontynuował naukę w Warszawie, a następnie w Petersburgu. Tu przyjął święcenia kapłańskie 31 grudnia 1898 roku. W następnym roku ukończył Akademię Petersburską jako magister teologii. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Powrócił do Kielc, gdzie podjął zajęcia jako profesor seminaryjny. Postępująca gruźlica kości spowodowała, że musiał podjąć się ciężkiej operacji w jednym z warszawskich szpitali. Po kuracji rozwinął działalność społeczną w Warszawie, zakładając m.in. Stowarzyszenie Robotników Katolickich oraz gimnazjum na Bielanach. W roku 907 objął katedrę socjologii w Akademii Duchownej w Petersburgu. Dojrzał w nim wówczas zamiar odnowienia i zreformowania zakonu Marianów, skazanego przez władze carskie na wymarcie. 29 sierpnia 1909 roku w kaplicy biskupiej w Warszawie złożył śluby zakonne na ręce ostatniego żyjącego Marianina, ojca Wincentego Senkusa. Rok później ułożył nowe konstytucje dla Marianów, którzy odtąd mieli być zgromadzeniem ukrytym. Jeszcze w tym samym roku Pius X potwierdził regułę. Pierwszy nowicjat odnowionej wspólnoty, złożony z dwóch profesorów i jednego ucznia, został utworzony w Petersburgu. W roku 1911 we Fryburgu Szwajcarskim powstał drugi nowicjat. Następnie powstał dom zakonny w Chicago, a podczas I wojny światowej dom na Bielanach pod Warszawą. W roku 1911 Jerzy Matulewicz został generałem zakonu, którym kierował do śmierci. Po zakończeniu działań wojennych ojciec Jerzy powołał Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, które szybko rozprzestrzeniło się na Litwie i w Ameryce. Założył również Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii oraz wspierał zgromadzenia założone przez błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. W 1918 roku papież Benedykt XV mianował go biskupem wileńskim. Udało mu się umocnić katolicyzm w diecezji. Na własną prośbę został zwolniony z obowiązków biskupa w sierpniu 1925 roku. Pragnął poświęcić się całkowicie kierowaniu Zgromadzeniem Marianów. Lecz już w grudniu tego samego roku został mianowany wizytatorem apostolskim na Litwie. W ciągu dwóch następnych lat, nieludzkimi wprost wysiłkami, udało mu się zorganizować życie katolickie w tym kraju i naprawić stosunki ze stolicą apostolską. W trakcie prac nad zatwierdzeniem konkordatu ojciec Jerzy umarł nagle, po nieudanej operacji 27 stycznia 1927 roku. Beatyfikowany został 60 lat później, w roku 1987, przez świętego Jana Pawła II, podczas uroczystości z okazji 600-lecia chrztu Litwy. Jego relikwie spoczywają w kościele w Marienpolu. Jest jednym z patronów Litwy. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim. Módlmy się. Boże, Ty w sercu błogosławionego Jerzego, biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła. Spraw prosimy, abyśmy za Jego przykładem i wstawiennictwem wiernie naśladowali Chrystusa i wielkodusznie poświęcali nasze życie budowaniu Jego mistycznego ciała, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.